Przed przystąpieniem do udzielenia pierwszej pomocy należy skontrolować przytomność poszkodowanego. Robimy to przez jednoczesne potrząsanie i pytanie poszkodowanego, na przykład o nazwisko lub imię. Gdy nie usłyszymy odpowiedzi, kontrolujemy oddech. Odchylamy głowę w bok i sprawdzamy, czy w jamie ustnej nie ma ciał obcych lub pokarmu. Odchylamy głowę do tyłu, przykładamy policzek do ust i sprawdzamy, czy jest wyczuwalny oddech, patrząc jednocześnie, czy unosi się klatka piersiowa. Gdy brak oddechu, zatykamy nos jedną ręką, a drugą podtrzymujemy żuchwę. Obejmujemy swoimi ustami usta poszkodowanego i wdmuchujemy powietrze. Czynność powtarzamy. Sprawdzamy tętno na tętnicy szyjnej. Gdy nie ma tętna, przystępujemy do masażu serca. Przykładamy ręce na środkowej części mostka i na wyprostowanych łokciach wykonujemy ucisk od 3 do 4 cm. Rozpoczynamy reanimację. Na 2 wdmuchnięcia wykonujemy 30 miarowych uciśnięć. Częstotliwość uciśnięć ma wynosić od 80 do 100 na minutę. Reanimujemy do czasu przyjazdu zespołu pogotowia ratunkowego. Pozycja bezpieczna. Pozycja bezpieczna jest to taka forma ułożenia człowieka, która umożliwia mu swobodne oddychanie i zabezpiecza przed urazami. Jest to ułożenie człowieka na boku z ręką przy plecach. Druga ręka jest zgięta w łokciu i położona pod twarz poszkodowanego. Postępowanie z ranami polega na zablokowaniu wypływu krwi z rany przy użyciu dostępnych środków – kawałki ubrań lub opatrunki. W większości ran wystarczy dokonać ucisku miejsca zranienia i zabandażować. W przypadku uszkodzenia tętnic należy mocno ucisnąć ranę opatrunkiem, by nie dopuścić do zbyt dużego ubytku krwi. Taki opatrunek powinien być założony nie dłużej niż 2 godziny. Takie postępowanie zabezpieczy części ciała odcięte od krwi przed zmianami martwiczymi. Po zaopatrzeniu ran dostarczyć poszkodowanego do szpitala. Złamania są to przypadki, w których następuje przerwanie struktury kości. Można je stwierdzić przez delikatny ucisk kończyn lub wzrokowo przy nienaturalnym ułożeniu. Gdy mamy podejrzenie złamania kości, należy usztywnić kończynę w taki sposób, by uniemożliwić ruchomość dwóch sąsiednich stawów. Gdy następuje uraz stawu, należy usztywnić dwie sąsiednie kości. Przy podejrzeniu urazu kręgosłupa lub miednicy zabezpieczamy tylko pacjenta przed wyziębieniem i dodatkowymi urazami oraz wzywamy pomoc.